Nie. Otwiera grę krótkim podaniem, bardzo dużo ryzykuje, jeśli chodzi o działania opcji i aktywności po podaniu piłki przez środkowych obrońców, więc tutaj chcieliśmy utrzymać wysoki pressing i myślę, że jeśli chodzi o pierwszą połowę, robiliśmy to bardzo dobrze. Odbieraliśmy piłki i sama druga połowa też była dla nas, uważam, że dobrym początkiem, gdzie w kluczowych momentach, w których mogliśmy tą piłkę odebrać i my wyjść z dobrą fazą przejściową, niestety traciliśmy tą piłkę lub nie kończyliśmy tych ataków, co napędzało gospodarzy i oni bardzo skutecznie wychodzili z szybkimi fazami przejściowymi, które przy jakości indywidualnej ofensywy Siarki było bardzo groźne. I tutaj byliśmy gotowi właśnie na to, że Siarka będzie groźna, jeśli chodzi o stałe fragmenty gry, o szybki atak. No i też chcieliśmy w tej obronie średnio-niskiej zabezpieczać samo wejście w pole karne, te półprzestrzenie, które jeszcze pewne korekty, które wprowadziliśmy w przerwie, no niestety nie zostały wprowadzone w życie, jeśli chodzi o ten fragment gry, w którym był rzut karny dla Siarki, bo tam dopuściliśmy do zbyt dużej ilości wejścia w pole karne gospodarzy i czym finalnie był rzut karny odgwizdany przez sędziego i straciliśmy pierwszego gola, drugi gol po szybkim wyjściu, szybkim ataku, który bardzo dobrze został sfinalizowany i niestety my te momenty, które mogliśmy wykorzystać, byliśmy w nich nieskuteczni, niedokładni i kończymy porażką, co w naszym miejscu jest bardzo trudnym, bardzo trudną chwilą i pozostaje nam wierzyć w to, co robimy, ciągle dalej pracować i starać się w następnym meczu pokazać dobrą jakość przez cały mecz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja panie trenerze życzę, żeby na wiosnę pan, no jeszcze teraz mamy na jesieni parę meczy, ale życzę, żeby jak najlepiej drużyna się spisywała i żebyście zdobywali punkty. No, na wstępie chciałem podziękować za gratulacje od trenera Podhala. Na pewno wiedzieliśmy, że tak naprawdę miejsce w tabeli czy dorobek punktowy nie odzwierciedla tak naprawdę siły drużyny z Nowego Targu. Nazwiska, które grają w tej drużynie, sposób gry Podhala w ostatnich meczach, czyli no, pechowe porażki z Wisłoką, gdzie był niewykorzystany rzut karny, czy pechowa porażka ze Świdniczanką, bo uważam, że tam też na krosu strzelił prawidłową bramkę, też Żankowiak nie strzelił rzutu karnego. Także wiedzieliśmy, że to, że Podhale te mecze przegrywało, to nie znaczy, że tak powinno być i tak musiało być. Byliśmy, myślę, też bardzo dobrze do tego meczu przygotowani. Mieliśmy dobrze Podhale przeanalizowane. Zawodnicy też praktycznie cały tydzień bardzo mocno pracowali i byli uczulani na to, że siła drużyny z Nowego Targu jest dużo większa niż pokazują to ostatnie wyniki, czy nawet wyniki z przekroju całej rundy, bo wiadomo, że Podhale tych punktów potrzebuje jak tlenu, bo ich ma bardzo mało. Pierwsza połowa nie do końca nam wyszła, ale tak jak zawsze powtarzam, no to, że my coś sobie próbujemy grać, to też jest jeszcze druga strona, czyli przeciwnik był bardzo dobrze przygotowany i przede wszystkim bardzo dobrze biegał do wysokiego pressingu. Tak jak trener powiedział, my staramy się otwierać od tyłu grę za pomocą krótkich podań i Podhale starało się wysokim pressingiem zneutralizować nam jedną z naszych broni, próbując odbierać piłkę bardzo wysoko. Też zdawaliśmy sobie sprawę, mówiliśmy o tym w przerwie, że obrona wysoka w taki sposób, czyli praca praktycznie na całym boisku drużyny z Nowego Targu, no, niesie odpowiedni wydatek energetyczny i wiedzieliśmy, że też na przykład Chmelenko czy Czmelenko nie grał długo i wiedzieliśmy też, że no, w drugiej połowie no, siłą rzeczy Podhale musi opaść siły, dlatego my graliśmy konsekwentnie, staraliśmy się długo budować te ataki, kiedy była tylko przestrzeń do progresu, to staraliśmy się zagrywać te podania progresywne. I w pierwszej połowie, no myślę, że mimo tego, że ta nasza gra nie była jakaś bardzo dobra, ze względu też na dobrą grę Podhala, co podkreślam, stworzyliśmy sobie trzy sytuacje, czyli strzał Piotra Cichockiego, no, ze stałego fragmentu, świetna sytuacja Krystiana Szymochy i sytuacja Piotra Lisowskiego, gdzie uderzał z lewej nogi w boczną siatkę. W drugiej połowie też zaczęliśmy, myślę, że bardzo dobrze. Generalnie ta druga połowa już była, myślę, że dużo, dużo lepsza. Myślę, że była pod naszą pełną kontrolą. Myślę, że sytuacji, których sobie stworzyliśmy,
Było dużo więcej niż w pierwszej połowie, ale w pierwszych kilkunastu, kilkudziesięciu minutach no pod Hale przy życiu myślę, że utrzymywał Styrczula, który był dobrze dysponowany i też miałem takie trochę obawy, bo bramkarz, który bardzo dobrze się odnajduje w tym meczu, bałem się, że może no wybronić nam ten rzut karny. Na szczęście Kacper Prusiński też się zachował jak rutyniarz i zdobył bramkę. Myślę, że po rzucie karnym jeszcze mieliśmy kilka sytuacji po wysokich odbiorach albo po ograniu pressingu pod Hala, gdzie mogliśmy może nie szybciej, bo dość szybko strzeliliśmy tą bramkę na 2-0, ale strzelić drugą, trzecią bramkę, bo były sytuacje Bartka Krzysztofka, były zagrania wzdłuż bramki, był słupek Piotrka Cichockiego, była poprzeczka Dimiego. Także tych sytuacji na podwyższenie wyniku było całkiem sporo, ale finalnie bardzo cieszymy się z tego, że to boisko jest twierdzą, bo tak naprawdę tylko Podlasiu udało się tutaj wygrać i Garbarni zremisować pozostałe mecze. Myślę, że w bardzo dobrym stylu wygrywaliśmy i myślę, że tutaj no, Tarnobrzeg przynajmniej w tej rundzie pozostanie twierdzą. Mam nadzieję, że też tak będzie w meczach wiosennych. Cieszę się bardzo też z rozwoju zawodników, bo też mamy sporo młodych zawodników. Ta drużyna ogólnie jest postrzegana jako drużyna doświadczona, bo jesteśmy spadkowiczem z drugiej ligi, a tak naprawdę gdzieś graliśmy czterema młodzieżowcami. Bracia Lisowscy są z rocznika 2001, także tu jest sporo młodych zawodników, jest sporo zawodników rozwojowych i myślę, że czas, który będzie pracował na korzyść tej drużyny, no będziemy po prostu się rozwijać i będziemy lepszą drużyną. Zostały nam dwa mecze, my zrobimy ze swojej strony wszystko, żeby w tych dwóch meczach zdobyć maksymalną ilość punktów i mieć zimę taką, gdzie no będziemy mogli pracować w określonym celu. Także dziękuję i do zobaczenia na wiosnę. Jeszcze, oczywiście też chciałem jeszcze podziękować kibicom za wsparcie w całej rundzie, bo naprawdę byli naszym 12 zawodnikiem. Chciałem podziękować dzieciakom, którzy też w każdym meczu byli, podawali nam piłki. Też zaprosiliśmy ich do szatni, żeby zobaczyli, że w przyszłości, jeżeli będą trenować, mają szansę tutaj razem może nawet z którymiś chłopakami jeszcze w jednej drużynie wystąpić i razem grać ku chwale siarki. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia w meczach domowych na wiosnę i prosimy jeszcze o wsparcie w tych dwóch meczach wyjazdowych, bo będzie ono nam bardzo potrzebne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania do pana trenera? Ponieważ nie widzę, mogę tylko serdecznie podziękować. Dziękuję bardzo. I życzę powodzenia w następnych meczach, panie trenerze. Bardzo proszę.